my head. What just happened? Dzień dobry, cześć czołem, moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie. Moi drodzy, jest to pasek zdrowia, jak widzicie, nie? Żartuję oczywiście. Unikaj niebezpieczeństw takich jak dzika przyroda, wysokości, dbaj o podstawowe potrzeby, aby twoje zdrowie nie spadło do zera, bla bla bla. No i dobra, moi drodzy, co my mamy? Dzień pierwszy, tryb pomysłowy 0-0-0, wszystko 0. I moi drodzy, jesteśmy w grze Northern Lights, tak? Czyli nie wiem, zorza północna, albo nie północna, tylko ta polarna, albo jak to chce dosłownie, północna światła, można tak to sobie przetłumaczyć. Moi drodzy, co już więcej mogę wam o tej grze powiedzieć? Grę otrzymałem, moi drodzy, w prezencie od studia Mad Goat Studia, od pani Claudiu, kto jest kim, ale jest jednym z deweloperów właśnie gry Northern Lights. Moi drodzy, no cóż, jak wygląda? Więc dzisiaj wam postaram się przedstawić, jak ona wygląda. Jest to dla mnie też nowość, bo jeszcze nie grałem. No więc zaczynam od zera, żeby sobie nie psuć zabawy, żeby wiedzieć co, po co, na co i dlaczego, żeby móc powiedzieć dobre i złe aspekty tej gry. Ale żeby sobie to uświadomić, to musimy sobie najpierw zobaczyć, co my tutaj mamy. Lewy kontrol, sprint, standardowe ustawienia. Jest język polski oczywiście. Mamy tak, przeładuj, zegarek, lornetka, kompas C, slot na narzędzia 1, slot na narzędzia 2, gniazdo narzędziowe 3, 4, tab, mapa, dziennik, dolegliwości. No to sprawdźmy sobie Q. Mamy Q, nie mamy J. Mamy J, moi drodzy, dziennik. Zadania, nieoczekiwanie lądowane. Co się właśnie stało, jak długo byłem, nie przemuszę znaleźć pilota i sprawdzić, co z nim jest. Tu nie wiadomo, co tu jest. Tu nie wiadomo, co tu jest. Umiejętności, łucznictwo. Proszę bardzo, gotowanie. Skraca czas gotowania, zwiększa czas palenia. Rzemiosło, no dobra, co mamy tu? Notatki, nie mamy żadnych. Co mamy tutaj? Wytwarzanie, nóż, topór, pochodnia, włócznia z drewna, bandaż, sprzęt rybacki, lina, wiertarka ręczna, kora świerkowa, lina, bidon, moi drodzy. Dalej, nieznane, dobra, co my mamy dalej? Ogniska, mamy jakieś jedno ognisko, później dalej nie mamy, pułapki, sidła, patyk, lina, kamień, ok, dalej nic nie mamy, co my mamy tutaj, wytwarzanie, patyków sztuk 12 za łóżko, stojak do utwardzania skór i pudło, i dalej nie mamy, dobra, mapa. Mamy mapę, moi drodzy. Mamy mapę. Jak mapa wygląda? Mapa wygląda tak. Lokalizacja, jaskinia, chata rybacka, nieodkryty, pineski. Ok. Mamy jakieś pineski. Good, malina. Co my jeszcze mogliśmy? Lornetka. Lornetka pod V jest. Tylko co ja mam trzymać? Ok. Co tam jeszcze było? Pod tabem coś. A, pod tabem. Moi drodzy, no dobra, i teraz jest wszystko jasne. Co mamy? Nic. Mamy 35 kg plecak. Aha, to można było tu z tego wyjść nawet. Przypomina mi to Green Hilla. Nawet bym powiedział bardzo. Więc jakby tu nie patrzeć, można by powiedzieć, że jest to połączenie. There's blood traces everywhere. Is Alexei okay? I need to find out. Tak mi się wydaje, że jest to, moi drodzy,
flora. W aktywnej florze można znaleźć wiele ziół, od roślin i grzybów po smaczne jagody. Bądź ostrożny, niektóre zioła mogą pomóc w leczeniu chorób, ale inne mogą być trujące. No dobra, nieznany grzyb i co? Nieznany grzyb. Zobaczmy, co my mamy tu. No, nieznany, no i co? A jak on tu wygląda? Tu. Prawy więcej. Skonsumuj. O, nieznany grzyb. 3 głodu i 3 energii daje. Ej, to bierzemy go. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakiś kamień. Tu co? Chodź tu. Tu mamy jakieś szyszki. Zobaczmy, co to szyszki. Pokój. Mamy jakieś szyszki. Zobaczmy, co mamy w tych szyszkach. Tu coś mamy. Proszę bardzo. Mamy kamień i mamy szyszki. Tu mogę rozerwać szyszki. Dobra, rozerwijmy. A co można z kamienia? Nic nie można. Czyli tu nam się pokazało. Z szyszek można orzechy i piniowe. Proszę bardzo. Zobaczmy, skonsumujmy. Jeden głód. Okej. Jeden głód. No dobra, czyli już wiem, że możemy przetrwać na... Wymaga topór lub nóż. Mogę go jakoś wziąć czy coś? Nie, nie mogę. Ale za to mamy tutaj pełno szyszek, więc myślę, że... Szyszki sobie zbierzemy. Topór lub nóż. Wytwarzanie. Jak to było w wytwarzaniu? Szyszka nieznany to nieznany. Tu było. Kamienny topór. Kamień 2 razy, patek raz, lina. Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy jakieś kolejne krzaki. Ale dobra, idźmy za śladami krwi, bo takie mamy zadanie. Jest to pierwsze samouczek, że tak powiem. Takie można by powiedzieć bardziej wprowadzenie. Tam jakaś zwierzyna lata. O, tu coś, tu mamy patyki zapewne. No dobra. Patyki. Czy mamy 2 kamienie? Ale liny jeszcze nie mamy. Tu jakieś krzaki mamy. Nieznane jagody. Sweet, some berries. No zobaczmy. Let's hope they aren't poisonous. Lis nie jest agresywny. Dobra, lis nie jest agresywny. Spoko. Mamy już kamienia. Tu mamy co? Tu mamy dużo kamieni. Trawa. Trawa nie nada. Tu mamy kolejne nieznane rośliny. Ja sobie je na razie... Kacia, bo się zagubiłem. Tu, 12 metrów. Tu, dobra, doszliśmy. Gdzie dalej? Ja sobie na razie pozbieram, póki jeszcze mogę coś. Bo znając życie, będzie mi to potrzebne. O, 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 co to jest żywica? O, żywica na pewno się też przyda. Jeszcze nie wiem do czego, ale się przyda na bank. Dobra, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. No dobra, więc moi drodzy, cóż, na pierwszy rzut oka gra wygląda jak The Long Dark z połączeniem na Green Hill. Ale dobra, niech to tak wygląda. Zobaczymy, co ona nam pokaże później. Oczywiście jest to gra z wczesnym dostępem, więc tutaj nie ma co się jakoś tam za bardzo przejmować wstępnie błędami, bo oczywiście, no tak jak tu sami twórcy powiedzieli, że jest to gra z wczesnym dostępem, błędy będą poprawiane, będą dodawane jakieś tam jeszcze rzeczy. O, tam coś jeszcze było, patrzcie, królik. Czy ja łuk mogę zrobić? Łuk, łuk, łuk. A, dobra, co mamy? Nie skonsumować mogę. 5 nawodnienie, 11 głód. O, jagody dobre. A co tu mamy? Mamy jakąś dziwną roślinę. Skonsumujemy ją? Bad idea. Podczas gry można nabrać się różnych dolegliwości. A można zobaczyć, przytrzymując kół. Ryzyko dolegliwości nie jest jeszcze dolegliwością, ale jest w trakcie stawiania się nią, jeśli nie zostanie rozwiązane na czas. Aby znaleźć leczenie, musisz użyć dziennika w poszukiwaniu wskazówek, poeksperymentować z różnymi
przedmiotami, podczas gdy niektóre dolegliwości leczą się same, inne wymagają stosowania wskazówka. Postęp leczenia choroby jest reprezentowany przez zielony pasek. Okej, dobra. To teraz tak, co tu jeszcze mamy? Tu mamy żywica, coś możemy zrobić? Nic. Tu mamy dużo kamieni, tu mamy za to patyków sztuków 2. Tu mamy mapę, tu mamy, proszę bardzo, co my mamy? Tu mamy stojak na kamienie. O, już się nam odkryło. Stojak na kamienie, stojak na patyki. No i git malina. Co tu jeszcze nam się odkryło? Tu, dolegliwości, gorączka. Z czasem redukcja energii zwiększa odwodnienie, tymczasowo redukcja poczytalności. Dana metoda leczenia jest naturalnie zwalczana przez organizm. Pani przyspiesza proces spożywania zioła ze składniki przeciwgorączkowe, przyspieszy proces gojenia. No dobra, ale jakich? Zatrucie. No a ja, a, bo ja już mam gorączkę, zatrucie pokarmowe i gorączkę już. No, no to już Houston mamy problem. Houston mamy problem, bo już mamy gorączkę, już mamy coś mamy. Na dzień dobry, od razu zatruty. A mówili nie jeść niegotowanych rzeczy, nie? Podążaj, co my tu mamy? O, coś tu było. Nowy wpis na mapie. Gdzie jest nowy wpis na mapie? Tu. Czyli mamy znak zapytania. Podążaj za śladami krwi. Tu mamy, ktoś rzucił. O, 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 ktoś tu siedzi. Nieoczekiwane lądowanie. Halo. Weź widzę na akcję. No, no! Aleksiej! Aleksiej! He's dead. Zabierz rzeczy. No dobra, pokaż co ty masz, chłopie. Wszystko co podniesiesz trafia prosto do twojego ekwipunku. No to już doszliśmy wcześniej nawet. No i co dalej? Zbadaj jaskinię. No dobra, badać jaskinię. No to zbadajmy. Czy my coś tu mamy ciekawego? Co my tu... Nieznane grzyby. Dobra, skonsumujmy. Kurczę. Głód, energia. Ej, ten grzyb mnie nie zatruwa. No to jest dobrze, tylko że on świeci. No dobra. Tu mi coś rośnie. Go away! Co tu jest? Bats. Jasny gwint. Nietoperki. Twoje poczytalność jest obniżona przez złą kondycję. Brak zrozumienia statystyki i inne. Nie przy... bla bla bla. Im niższa jest twoja poczytalność, niższa. Tym bardziej ci do szaleństwa. Dobra, będziemy ten widzieć jakieś różne rzeczy. Dobra. Dobra, ja te grzyby sobie podniosę. Ale dobrze byłoby zobaczyć, co tu jeszcze ciekawego jest. Na razie tutaj w tej jaskini niewiele jest, oprócz tego, że są same grzyby, które wskazują mi jakąś tam pewną drogę. Pewną drogę do czegoś, nawet nie wiadomo do czego. O. Wodę słyszę, skrapla się gdzieś woda. No dobra, idźmy dalej. A jeszcze zegarek jakiś tam miałem, 15:42. -0.3 stopnie, wiatr 0.3. Temperatura słaba. Moi drodzy, temperatura słaba, ale to nic. No ale grzyby sobie pozbieram. O, znowu nietoperki. Haliera. Dobra, co my mamy, moi drodzy? Mamy tu coś, puszkę znaleźliśmy. Proszę bardzo, szyszki. Rozerwijmy te szyszki. A można wszystkie rozerwać? Czy trzeba będzie pojedynczo? Naprawdę? Tu mamy dużo... A nie, czekaj, stop. Dwa głód, energia. O, tu jest zatrycie. No. Panowie z, i panie z tego, tu należy się przetłumaczyć. Zatrucie, nie?
Szyszki, głód mi, a ja głód mam dobry, ale energię se zjemy, bo te grzyby mają 23 godziny do tego, nie? Do. Lekarstw żadnych nie mamy. Chyba, że tu coś się nam pokazało. Mamy grzybek. No ale dobra, czemu tu pisze, że nieznane, no? Jak to coś wytworzyć? Wędkarstwo. Dobra. No zbaduję jaskinię. Zbadałem, przeszedłem całą i co? I to wszystko? Dobra, gorączka mi minęła, tylko mam zatrucie. Ale chyba jednak kompas. Mapy i kompasu. Dobra, to wiem. Ale na to wychodzi, że jeszcze chyba do końca nie zbadałem tej jaskini, bo... Chociaż zobaczmy może jakiś pis. Gdzie to było? Zadania. Zbadaj jaskinię. No muszę ją zbadać, czyli gdzieś... Gdzieś coś jeszcze musiałem przeoczyć, na to wychodzi. Nie mamy żadnej pochodni. Teraz może niepotrzebnie te grzyby. Zatrucie pokarmowe, poczytalność. Dobra, minus 2. Coś gdzieś musiałem przeoczyć. Tylko teraz będzie ciężko. Cokolwiek znaleźć, żebym grzyby sobie pozbierał. A i tu co, nie mogę przejść? Jak nie mogę? Tu coś się blokuje, halo, do poprawy, tu też się coś blokuje, jakieś kamyczki mnie blokują, do poprawy. Ale tak jak mówię, jest to wczesna wersja, więc jeszcze można pewne rzeczy, że tak powiem, wybaczyć. Ale tylko na tym etapie, bo później już niestety, ale nie. No nie, no to do tego chłopa muszę chyba iść. A z nim nie mogę żadnej interakcji już zrobić. Może on coś na ścianach napisał, namalował. Aleksiej, nic nie zrobiłeś, jakichś kaligrafów? No nie, no. Nie widać nic takiego, co mogłoby tutaj... Tego też nie mogę wziąć, nie? Szkoda. Bo bym miał latarynkę. Kurde, tutaj nie te perki. No dobra, zbadałem. I co dalej, no? Zbadaj jaskinię. Chyba nie. Chyba jednak nie zbadałem. Chyba, że jest jeszcze gdzieś indziej. No dobra, idźmy jeszcze raz. Przejdźmy się. Chyba, że tu muszę iść. Bo tu jest jakiś znak zapytania. No dobra. To się przebiegnijmy w tamto. Chyba, że tu jest gdzieś jeszcze jakaś druga jaskinia. Bo tam było zejście na dół, więc może być druga jaskinia. A może coś trafi mi się. Inszego. Jeszcze. No dobra, sprawdźmy to. Nie ma co tu na razie gdybać. Teraz pytanie, czy mi się kondycja będzie odnawiała, czy nie. No nie ma, tu żadnego przejścia nie ma. Tu sobie biegnę. Dobra, załóżmy tutaj. Odnawia się, dobra. Kondycja się odnawia, więc spoko. Zobaczmy, gdzie my wyjdziemy stąd. Tam już raczej nikt... O! Czyli trzeba było wyjść dalej. Okej. Okay. Pobliżu znajduje się lokalizacja. Najlepszym sposobem na znalezienie lokacji jest użycie lornetki. Bla, 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 bla. Aby użyć lornetki, naciśnij to. No chyba nie to. Coś oni mi tu kłamią. No, chyba V było, nie?
That must be the research camp I was supposed to investigate. Better check it out. No dobra, sprawdźmy to. Tak jest. Sprawdźmy to, zobaczymy, co tam się będzie działo i jak to zejść bezpiecznie. Bo krzyczeli, żeby nie biegać, nie skakać i nie rzucać się. Nie dość, że już jestem psychiczny, to wystarczy, nie? Dobra, zegarek. Jak to było, zegarek? Żarcia jeszcze trochę mam. A wodę? Z wodą może być słabo. No ale dobra. Może gdzieś wodę zaraz ogarniemy jakoś. Najlepiej pewnie na ognisku, w końcu mamy tyle śniegu. A tu mamy lelonki. Oho, koledze, zimno. Dobra, spokój, wyluzuj. Jakieś rośliny se weźmiemy. Dobrze byłoby patyków jakiś jeszcze zebrać. Ale nie widzę tutaj żadnych patyków. Tu niby leżą patyki. Ty, a jakbym siekierę se zrobił, to coś znalazłem. Rozkład, skonsumuj. Głód, energia. O, kwiatki różowe są dobre, dobra. Różowe kwiatki są dobre i grzyby są dobre. A można to przesuwać, okej. To też jest dobre, to też jest dobre, dobra, czyli trochę jedzenia mamy. Ale ja miałem zobaczyć nie to. Tu mamy mapę, tu mamy iść teraz, dobra. Tu i tu, tu byłem. Albo i nie byłem. Dotrzeć do obozu badawczego, dobra. Pitu, my potrzebujemy linę. Jak się robi linę? To jest dobre pytanie. Jak się robi linę? Może z tego? A, nie, to musi być w wytwarzaniu, nie? W wytwarzaniu. Wytwarzanie, jak się robi linę, panie? Bandaż, lina, brak korzenie. Potrzebne są nam dwa korzenie. Jakieś. Dobra, idźmy dalej. Na to wychodzi, że to się... To są jakieś korzenie, tylko jak to wziąć? Bo do wszystkiego potrzebuje linę, nie? Czy nie? Nóż z drewna, kamienny nóż. Dwa kamienie. Dobra, załóżmy, że to mam. Cicho tam. Z tego nie. Coś mi zegarek plumka. Czyli coś musi być na... Coś musi być tu. O, mamy stację badawczą. Dobra. Co my tu znajdziemy, moi drodzy? Na pewno jakiś agregat, już widzę, działający nawet. The camp is ravaged. Mamy nawet kilka patyków. Dobra, zaraz dowiemy się spokojnie. Tylko ja bym sobie tutaj tak na biegu szybko tutaj znalazł coś. O, tu mamy nawet drogę jakoś. Hipotermia, nowa dolegliwość, hipotermia. Agregat działa, no dobra, działa, no. Zobaczmy, co my tu możemy zrobić. O, tu kolejny jakiś leży. Niedobitek. Co my mamy tu w tej skrzyni? Pokrywa skrzyni. Użyj. Tak średnio. Cygarety. Not working. Seems like the power is down. I should check the cables. Powinien sprawdzić kable, no. No tu jest przerwany kabel. Albo nie. No to. Tu jest jakiś przerwany kabel. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Tu mamy kolejnego jakiegoś truposzczyka. O, tu mamy chińska zupka. A tu mamy tkanina. No, oczywiście, że weźmiemy. Dlaczego mamy jej nie brać?
No i co, już się zawiesiłem i nie mogę wejść, tak? No nie mogę iść do przodu. Dlaczego nie mogę iść do przodu? Bo mnie jakieś drzwi trzymały. O, to mam magazyny. Dobra. Co my mamy? Mamy jakieś... Nie mogę, nie będę go niszczył. Chińską zupkę to zjemy. Patyk 6. Dobra, poczekaj, chłopie. A tu też jest magazyn. Ale na razie ja tu nic nie... It's split in two. No way to fix this. Jak nie mam? Prawie już poszukiwałem wskazówek, no. Coś oni mnie tu oszukują, ale ja bym chyba ognisko jednak musiał zapalić gdzieś. Tylko pytanie, czy ja będę mógł zrobić to ognisko. Gdzie jest ognisko? Załóżmy tu. A, brakło patolków. Można wejść na górę? Szukać obóz za pomocą wskazówek. No dobra, to przeszukajmy jeszcze raz, bo może coś ominęłem, tylko że zaraz będę naprawdę... O, i tu nie mogę wejść, coś tu się blokuje, czyli... Do poprawy. Sprawdzić dokładnie fragment mapy. A map. Great. Mielona kawa. Looks like they've circled an area called Mysterious Woods. I guess I'm heading that way. No dobra, no to to wziąłem. Dotrzeć do tajemniczych lasów. Kurde. Mogę to zepsuć. It's freezing cold. Rozerwij to. Dotrzeć do tajemniczych lasów. Temperatura ciała, bla bla bla. Dobra, wiem, że jest mi zimno. I should get a fire going, but how will I get some wood? Tyle to już wiem. Czy na pewno tu czegoś nie ominęłam? No to dobra, tajemnicze lasy, to gdzie są tajemnicze lasy, moi drodzy? Tajemnicze lasy są tu. Co nie? Zadania. Pierwsze kroki do przetrwania. Stwórz siekierę. Nie mamy liny. Nie mamy liny. A do liny potrzebujemy jakieś... Jakieś nie wiadomo co. No dobra. Ale tajemnicze lasy mogą być gdzie? No zerknijmy. Jak my jesteśmy tu, to mamy iść, tak bym powiedział, trochę na północ, nie? No dobra, to idźmy trochę na północ, gdzie ten kompas był. Północ jest tu. No, dla wszelkiego jeszcze weźmy jakieś tutaj wynalazki. Kompas, północ, a to nie wiem, po co mi te kwiatki, jak ja będę tu się truł nimi. Ale chyba tu, nie? Na pewno trzeba zebrać parę patyków. O, tu może tych patyków da się zebrać. Coś odzyskałem, ale nie wiem co. Tu trochę maści. Dobra, spoko, wyluzuj, chłopie. To tylko trochę zimna. Trochę zimna. Trzeba będzie zaraz jednak naprawdę coś szybko ogarnąć. Idziemy z rzemsą. My są tu. Dobra, C. Północ tam. Dobra, lecimy na Szczecin. O, tu jeszcze jakiś grzyb. O, są korzenie. Dobra. Szukajmy korzeni. O, są korzenie. Są korzenie. Czyli już zaraz siekierka będzie. Git malinka. W sumie na dobrą sprawę można byłoby tak na szybko. Gdzie są te korzenie? Tu gdzieś. Tu są korzenie. A bym chciał wytworzyć lina. Lina, lina, lina. Tu była lina. Nie.
mamy linę. Teraz sobie wpuśćmy siekierę. Patyk kamienie, no. Time to chop some trees. Czas ściąć kilka drzew. No dobra, zobaczmy, czy my mamy siekierę. Mamy siekierę. Chyba nie drewno, ale ściąć za pomocą topora. No dobra. Tu mamy problem zaraz. O kurde, ile mamy tych ręce zajęte? Można tu porąbać jeszcze? Rozerwij. 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 Weź patyk. Ocież. Ocież, panie. Ile mamy tych lin? Jakaś to wróć, brr. Brakujące jednego korzenia nam brakuje, żeby zrobić linę. O, tu jeszcze mamy jakieś. O, te grzyby dobre. W sumie skonsumujmy sobie. Tylko teraz pytanie. Jestem, nie wiem gdzie, zaraz zaświruję. Trzeba byłoby jakieś ognisko odpalić, tylko teraz, zaraz, wróć panie. Może żeby to zrobić, to my będziemy potrzebowali coś do ogniska, nie? Jakieś urządzenie. Urządzenie do ogniska. Znając życie, lina. Wiertarka, myślę, że to będzie. Wiertarka ręczna. No dobra. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie idę. Mapa wskazuje, że gdzieś tam. Bardzo mocny. Już mi serducho wali, ale dobra, to my zrobimy szybko tak, sobie zjemy. Mielona kawa, nie, kawy nie, ale... Ale grzyby sobie zjemy. To nie tu. Zegarki mi piszczą, wszystko mi piszczy. Coś się zawiesiło. Gdzieś dobiegłem do jaskini. Czekajcie, bo ja tak idę sobie tędy, ale czy ja tędy przejdę? Dobre pytanie. A i zaraz co, dostanę zawału? Umrę? Tu jeszcze jakieś grzyby. Dobra, konsumuj. Energia, mam jakieś energię, głody. Ale zaraz dostanę zawału chyba. Chyba źle zacząłem, moi drodzy. Trzeba było iść do lasu, zebrać patyki i wrócić, bo zaraz mi serducho pierdyknie, nie? Znaczy, nie. Nie, to serce czy to mózg jest? Dobre pytanie. Żebym się wybrał nie tam, gdzie trzeba, no ale dobra. Ja, moi drodzy.
Jeżeli uważasz, że twoja śmierć była spowodowana błędem, skontaktuj się z nami. No chyba nie, no. Załaduj punkt kontrolny, moi drodzy. Nie, 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 nie. Mogę tylko wyjść i zacząć od nowa. Czyli szybko poszło, nie? Moi drodzy, bym powiedział, nawet bardzo szybko poszło. Trzeba było sobie tam jednak zrobić, kurde, bazę wylotową. No. I co? Czemu się to tak długo ładuje? No, halo. Nie mówcie, że będę musiał tylko od początku. No, od początku, no. Ja. I od początku, ale przynajmniej zobaczcie, ładny ten jest, nie? Ognisko, buty, czekan, plecak, jakaś łajba. Mogę wczytać grę? Jakoś nie mogę. Czyli muszę zacząć od początku, moi drodzy. Ale już mniej więcej wiem, o co chodzi, tak? Pira ze drzwi, można by powiedzieć. Pira ze drzwi, wiem, o co chodzi. Wiem, czego nie jeść. Może trzeba było nie jeść tych roślin. I to tylko tych grzybów sobie nazbierać. To teraz, skoro wiemy, to może dojdziemy, to zrobimy bardzo szybko może, co? Tak myślę, nie? Tak na biegło, zrobimy powtórkę, dojdziemy do bazy. Dobra, 13 września, Syberia Północna. Tak jest. Pechowy, 13 września. To akurat lada dzień. Poniedzieli. Oh my head. Oh my, oh what my. Just happened? Oh my, dobra, dobra. Coś ci się stało. Pyk, pyk, pyk. Wszystko wiemy, o co chodzi. Mamy śmigłowiec. Właśnie, to wiemy. Śmigłowiec. Ty, wylądował śmigłowiec, ale on jakiś pusty. Okej, okay, dobra. Wiemy, co mamy zrobić. Mamy nazbierać patyków. To musimy sobie zrobić w miarę szybko. Is Alexei okay? I need to find out. Noża musimy sobie... Ty, drewnianego noża, to byśmy sobie patykę wyskrobali, nie? Ale dobra, my sobie zbierzmy tylko parę szyszek. Mamy zdrowie psychiczne na razie dobrze. Więc myślę, że my sobie to tak... Tak szybko sobie to ogarnijmy, co? Gdzie tu były ślady krwi? Jak już wiemy mniej więcej, o co chodzi, to możemy to szybko w miarę ogarnąć, nie? Dodatkowo weźmiemy parę kamieni. Tych roślin na razie nie zbieramy, bo to były te trujące, zepsute. Ale tutaj za to było coś do lepienia. Żywica. Tutaj sobie weźmiemy parę kamyków, bo kamyki się nam przydadzą. No. Trochę lipa, że musimy akurat przejść przez ten... przez ten punkt, nie? Tu, gdzie nam każą dokładnie. No ale dobra. Niech i tak będzie. Niech i tak będzie. Dojdźmy szybko, ogarnijmy to. Nowy wpis na mapie. Dobra, parę kamieni weźmy, bo no, podejrzewam, że one będą do czegoś nam potrzebne. Jeszcze dokładnie nie wiem do czego, ale do czegoś będą, nie? Więc sobie to weźmy. Azor, siadaj. Przestań. Pięć poczytelności. No dobra. Tu już wiemy, że to trzeba przelecieć tu, zebrać tych parę grzybów. Na zegarku możemy sprawdzić, jak tam jedzenie w miarę, picie w miarę, brakuje nam tylko trochę temperatury, ale to nic. O, przeszliśmy przez tą jaskinię. Teraz musimy tak szybko zbadać tego chłopa, zabrać mu coś tam. Oh no, oh no, dobra, dawaj, zabieraj wszystko. Oh no, oh no. Pozbieramy szybko grzyby.
go away! Dobra, tam nietoperze, tam... Nie, przejmujemy się nietoperzami na razie. Dobra, poczytałem, już wiem. Doszliśmy do tego momentu, że mogę zaświrować. Więc na razie sobie tylko tutaj parę grzybów ogarniemy, żebyśmy mieli co jeść. O! O, jesteśmy w nowym terenie. Tu jest ten las, żebyśmy musieli wrócić później do tego lasu. Ok, dobra. Tyk, tyk, tyk. Mamy jeszcze ładną pogodę. Tu raczej skakać chyba nie bardzo, co? Chociaż kto wie. Gdzie ta baza? Tam jest ta baza, dobra. Tu mamy ten las, czyli z tego lasu będziemy mogli sobie coś nazbierać. I teraz... O, tu nie. Pytanie za 100 milionów punktów. Czy ja będę mógł na przykład ognisko sobie gdzieś rozpalić w środku? Dobra, oczywiście kamieni pozbieramy trochę. Nie wiem po co, ale dobra, pozbieramy. Podejrzewam, że coś z nich będzie można zrobić. O, tu mam jakieś gniazdo. Jajko, bierz jajko. Gniazdo też weź. Wow. Tego nie widzieliśmy, ale dobrze. Dobrze wiedzieć. Czerwone kwiatki były dobre, to bierzemy. Kamienie bierzemy. Gdzie ta baza? Tam jest ta baza. Tu są te halucynacje, to nie. That must be the research camp I was supposed to investigate. Tak. Better check it out. Już idziemy, spokojnie. Już idziemy, ogarniemy to. Patyki sobie weźmiemy. Patyki nam się przydadzą. To nie. Tu jeszcze mamy kilka patyków. Damn it. The camp is ravaged. What happened here? Gdzie to było wytwarzanie? Może tu. Czy mogę ognisko w środku zrobić? Ognisko mogę w środku nie zrobić. I teraz pytanie, czy tu gdzieś mogę zrobić, ale... No dobra, załóżmy. Załóżmy, że już tu ognisko mamy. W razie czego, moi drodzy, tu mieliśmy przeszukać tylko. Dobra, komputer nie działa. Nie działa. Tak, wiem, że nie działa. Zegarek. Dobra, tu, o, tu też wiemy. Nie ma sposobu. No dobra, dowiedz, co się stało. No coś się kiedyś dowiemy. Tu mieliśmy... Co? O, wódkę zabrałem. Ej, zmieniły się te, ale jaja. Zmieniły się, moi drodzy. Za to mamy mapę. Bierz ją. Map. Great. Looks like they've circled an area called Mysterious Woods. Tajemnicze lasy. Tajemnicze lasy to są tu. Tylko jak tu dojść? Te dojść to trzeba tędy jakoś, nie? Bo ja tu szedłem, ale tu trzeba byłoby uderzyć jakoś tam. Dobra. It's freezing cold. Załóżmy, że ja tutaj bym stos. Temperatura ciała, bla 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 bla. I should get a fire going, but how will I get some wood? Załóżmy, że wyrzućmy tu. No dobra, i teraz co? Użyjmy. Podpałka, gniazda. Mamy. Rozpałka. Rozpałka. Aha. Rozpałki nie mamy. Pałki nie mamy, czyli trzeba byłoby użyć coś, moi drodzy. Tylko teraz pytanie, co? Kamienny topór to nie. Yy.
No nic nie użyjemy, bo nie mamy liny. No to dobra, no to co? No to walim do lasu. Teraz tak, żeby tylko zobaczyć, gdzie on jest na południu. Walim do lasu po patyki i po korzenie, nie? Kamień, dwa patyki, nie mamy liny. No właśnie. Twórz siekierę. To zaraz sobie siekierę stworzymy. Kwiatki czerwone sobie też pozbieramy, bo skoro one są dobre, to je weźmiemy. Trochę patyków sobie też weźmiemy. Tutaj mamy żywicę, to też sobie weźmiemy. I teraz szukajmy korzeni. Proszę bardzo, mamy jeden korzeń. Szyszki. A niech będą. O, tu jeszcze mamy gniazdo. Wymagany topór, dobra. Tu mamy czerwone grzyby, to raczej chyba nie powinny być dobre. Okej, dobra, wymagany topór, czyli robimy co? Moi drodzy, no szybko robimy sobie linę. Dawaj linę. No co, nie mogę liny zrobić? Jak nie mogę, jak mogę. Teraz szybko topór sobie zrobimy. Time to chop some trees. No właśnie, na przykład co? Te? Coś tu jeszcze można było zrobić. O, kłoda. Ale na co mi ta kłoda? Ręce są zajęte, nie chcę. Nie chcę kłód. Rozerwij. Drewno o połowę, proszę bardzo. Mamy drewno o połowę, no to teraz co? Mamy dużo szyszek za to. Umieść schemat ognia. Przecież ogień już był. Umieść schemat ognia. Co to znaczy umieścić schemat ognia? Hmm? Kto mi to powie? Mieścić schemat ognia. No jest. Ognisko. Ognisko jest tutaj przy bazie. Dobra, tam. To na razie nie. Gdzie to tam mam namioty? No mam. Użyj. Tylko teraz podpałka. Tu mamy siekierę. Podpałka. No to, podpałka, no. A rozpałka? Nie. To jest podpałka, a tu mogę coś? No i teraz pytanie, co my mamy zrobić? Podejrzewam, że muszę zrobić tego świdra ręcznego, nie? To wytwarzanie. Mamy tego świdra teraz, czy nie mamy? Mamy, tu? Czekaj, to jest tak, podpałka, to. Świder. O. O, działa, użyj. Wódkę sobie zagrzejemy, a może kawę sobie zagrzejemy? Można tak? Jedzenie, pojemnik, jajko. Czekajcie, dobra, to może inaczej. Tu mamy puszkę. Dobra, puszkę weźmy tu. Woda. O! Wodę sobie zagrzejemy, o! Mam 29 kg na 35, więc już jest gotowanie plus 1. Skonsumuj. Zagotujmy jeszcze raz jeden pojemnik wody. Nieznane efekty. Jak nieznane efekty, jak wiadomo, że śnieg ugotowany to jest dobry. I tu mogę tylko co? Skonsumować. Dobra, a teraz jak ja bym chciał jajko do pojemnika wrzucić? Nie da się? Albo grzyby?
Albo może inaczej, zagotować wodę i do wody ugotować jajko. O! Tak też mogłoby być, nie? Spróbujemy. Dobra, jajko się ugotowało. Czy gotuje się jajko, czy nie? No nie, a to mogę jedzenie? O, jest jedzenie. Się gotuje. Co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? To jak na kamienie. Kurde, trochę dużo tak. Uchwyt na liny. Pudło. Looks tasty. Skonsumuj. A ja bym te jajka pogotował. Te jajka to będą dobre, nie? Aha, czyli trzeba co, najpierw wodę zagotować, a dopiero można zagotować jajko, nie? To tak zrobimy. Jajko na twardo może wytrzymać dość długo. To sobie na spokojnie ugotujemy. Zobaczymy co z tymi grzybami, ile one mają, 20 godzin. Kwiatki 8 godzin. No nic, ogarniemy sobie to. Że tak powiem. A jajko już ugotowane? Się gotuje. 6 dni. No i co? Nie mogę tego zabrać? Mogę, no jak nie mogę? A już myślałem, że nie mogę tego zabrać, no. Dobra, jedno jajko mamy, moi drodzy. 10 głodu, jedna poczytalność. Czyli będę poczytalny. Będę poczytalny. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze można na przykład kwiatki ugotować. Herbatkę sobie zrobić z tego. Mielona kawa. Mógłbym kawę sobie tu jeszcze ogarnąć. Ona mi da dużo energii. Dobrze by było tak zrobić, nie? Tu mam jeszcze jakby co paliwo. To na spokojnie. O, jajce się ugotowało. Dobra, zagotujmy wodę. No niestety. Ale może i tą wodę można zabrać jakoś? Zaraz sprawdzimy, skoro jajko się dało, to tu się nie da. Ale dobra, a kwiatki da się ugotować? Proszę bardzo, nieznany napar będzie zaraz. I teraz pytanie, czy będę mógł to zabrać? Nie mogę, bo mam tylko jedną puszkę. No dobra, skonsumujmy to. Puszkę muszę zabrać w takim oto wypadku. Teraz tak, zdrowie psychiczne mamy w miarę dobrze. Gdzie ten zegarek był? Jedzenie mamy, temperatury mamy. Wszystko mamy, moi drodzy. Tylko, że co, zaraz będzie noc, nie? A pytanie za 100 punktów. Czy można opitolić na przykład taką kłodę jak to? O, jajko jeszcze. O, elegancko. I tylko po jednej kłodzie można? O, drewno o połowę, dobra. To my zrobimy jeszcze inaczej w takim razie. Skoro my mamy coś takiego tu, to zróbmy tu, 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 świder. Jak to jakieś takie małe porządki trzeba byłoby tu zrobić, nie? Ta puszka musiałaby być tu. Ogień
ogień sobie żyje. To możemy zabrać. To sobie jeszcze rozerwiemy. I to sobie rozerwiemy. I tutaj chyba, moi drodzy, przetrzymamy całą noc, nie? Ja tak myślę. Mamy ognia. Mamy sporo. Aha, najpierw wodę trzeba ugotować. A co, to się nie gotuje? Jak to się nie gotuje? A, gotuje się. A już myślałem, że się nie gotuje. Dobra, dawaj jajco. Jajco ugotujemy sobie jeszcze na drogę, moi drodzy. I nie wiem, czy iść, czy nie iść. Dobre pytanie. Patyków mamy dużo. Można dorzucić patyka? Można. Można. Musimy dotrzeć tutaj. Też możemy tak na szybko, co? Looks tasty. Looks tasty. Jajko gotowane, dobra. Czy my tu coś możemy więcej podobierać? Dobrze by było na przykład zabrać jeszcze... A tyle. O. Jakbyśmy to dobrze ułożyli, to może i by się to nam udało. Co nie? Czy nie? Jak myślicie? O, tu. Może by się nam to udało. Albo i nie. A, to jest tak, czyli to mógłbym użyć tu, szyszkę tu. O. Co nie? Już coraz bliżej, moi drodzy, jest. Czemu nie mogę tego upchać? No co za dziadostwo? Ale teraz by się to zmieściło. No i co? Lecimy czy nie lecimy, moi drodzy, do końca drogi? Czy można jakoś zapisać to? Nie, można tylko wznowić. W sumie można byłoby jeszcze szybko na biegu ogarnąć jakieś jedzonko, tak na już, co się zepsuje za 6 godzin, na przykład kwiatki. O, już tu. No i dobra, i mamy ponad 40 kilo. Mamy za dużo tego wszystkiego, moi drodzy. Umieć schemat ognia. Ej, co oni mi tu, kurde, gdzie tu te zadania są, tu. Umieć schemat ognia, no. Mały ogień. No i co, jak wytworzę, to będzie dobrze? Zbuduj ogień, no nie wierzę. Chyba jednak, moi drodzy, tutaj zostaniemy. Nie wiem, o co oni ode mnie chcą. Ale muszę zbudować ogień.
No trudno. This should do. Now to get it burning. Podpalę się, znajdź trochę podpałki. W tym celu najlepiej sprawdzaj się suche rzeczy. Wskazówka. Nie zapomnij stale dodawać przedmiotów. Paliwa do ognia, aby płonął. Ale wymyślili sobie. Podpałka może być pióra, nie? A to kora świerkowa może być podpałka, nie? A rozpałka to dobra, come dawaj. On. Come on. It's too late to travel now. I should craft myself a bed. Dobra. Batony energetyczne. Nie potrzebuję na razie. Czyli już wszystko jasne, moi drodzy. Czyli tu zostajemy. Wytwarzanie z patyków. Można to jakoś obracać? Łóżko nie można. Kurde. Łóżko z patyków, no. Ja bym chciał odwrócić to jakoś. Lewy umieść, skroluj, aby wrócić. No dobra, wszystko jasne. Trzeba czytać, nie? Może za blisko ognia. A tam za blisko mówi ta. O! Dobra, załóżmy, że zbudujemy sobie ten. Good enough for a quick nap. Spanie, to najpierw na przywrócenie, dobra, energii. Na razie nie. I should really get going now. Gra została zapisana, moi drodzy. Teraz tu możemy. Mogę spać albo nie spać. Proszę bardzo. Spać albo nie spać, 22. Obudź się. Czyli tu mamy, moi drodzy, zapis gry, a tu nam ognisko zgasło. What a view! No właśnie, co za widok. Dobra, co my możemy odzyskać coś z tego? Węgiel drzewny, proszę bardzo. O, bo tu się nam ognisko kończy, to dorzućmy trochę paliwa. O, niech się pali, moi drodzy. Mamy zorzę polarną, proszę bardzo, jaką piękną, cudowną amerykańską. Tu nam księżyc skacze. Może z góry będzie lepiej widać? O, z dachu. Tu zepsute, tu zepsute, tu zepsute. No dobrze, moi drodzy, no to każ dotrzeć do tajemniczych lasów. No kurde, gdzie są te tajemnicze lasy? Tu chyba. Tu muszę dotrzeć, no. Ale to dzisiaj sobie już nie dotrzemy w takim razie. Więc sobie to zostawimy, moi drodzy, może na kolejny odcinek. Jeżeli wam się spodoba. Zostawimy sobie na kolejny odcineczek. I to nie mamy wody. Wodę byśmy sobie ugotowali jeszcze w takim oto wypadku, więc ja sobie tutaj... Tylko widzicie, bokiem nie może chodzić. Coś tu blokuje. Nie zawsze, ale o, teraz chciałem... No tak nie zawsze mi się to podoba, tak jakby mi się chciało, no ale dobra. Grzybów skonsumujemy, bo to grzyby... Może grzyby ugotujemy? To się? Nie da się grzybowej? Dobra. Nie da się, to nie da się. Zobaczmy, co tam jest zegarek. Woda jest, to tylko trochę żarcia dobić i... Żarcia dobić i możemy iść dalej, nie? Szyszki se zostawię. Tu mamy węgiel. Co możemy z węgla zrobić? To tylko na zatrucia. O. O. No dobra, moi drodzy. Żeby dłużej nie przeciągać, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to sekcja komentarzy należy do was. Jeżeli nie, również sekcja komentarzy należy do was. Napiszcie, co o tym sądzicie. Jak wam się ta gra widzi. I zobaczymy. Zobaczymy, co dalej z tym wszystkim się wydarzy, czy będziemy dalej kontynuować nasze zabawy, czy nie. Ale to tak jak mówię, to wszystko zależy, że tak powiem, od was. A więc na tą chwilę ja się z wami żegnam, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. Hej, hej!